Hej siemano, witam was w planszomaniaku, Maniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze MLEM Agencja Kosmiczna. Zapraszam. Jeżeli chcesz się zapoznać z zasadami do gry MLEM zapraszam do mojego materiału. Link w opisie. Jeżeli wszystko poszło prawidłowo, obejrzeliście właśnie zasady do gry yy, MLEM. Czy są trudne, czy nie, to wy musicie o, ocenić. Wydaje mi się, że to są zasady, które można wytłumaczyć w ciągu 5 Maksymalnie 10 minut każdemu, eee, i następnie. No, no co, no, gramy po prostu. I rozgrywka polega na tym, co już zobaczyliście. Jak ja oceniam tę rozgrywkę? I tu są takie mieszane moje uczucia co do tej gry, ponieważ graficznie jest naprawdę przepięknie wykonana, miło się na to patrzy. Rozgrywka sama w sobie nie jest trudna. Dlatego dobrze i przyjemnie się siada do tej gry. Yy, rzucamy kośćmi. No, i tutaj pojawia się pierwszy element, zas, który sprawia, że się zastanawiam, czy tam grę polubię, czy, czy nie. Mamy sześć kości, którymi rzucamy, i w zależności od wyniku decydujemy, czy polecimy o ileś tam pól do przodu, yy, czy jakieś kości nie zużyjemy, polecimy tylko jedną kość. To wszystko zależy od tego, co zadecydujemy. Decyduje dowódca, dowódcą się jest na zmianę w grze dwuosobowej, w pięcioosobowej, co piątą turę jest, jest się dowódcą wyprawy. Zważając na to, że można rozbić rakietę tylko 10 razy, to jest to utrudnione zadanie, żeby tym dowódcom być więcej razy niż dwa podczas gry. Natomiast, jak zauważyliście, w zasadach możemy też przejąć dowództwo po tym, jak któryś, któryś z graczy wyskoczy z rakiety na planetę lub księżyc. No bo już nie mówię o galaktyce czy komecie, bo tam się po prostu kończy nasza rozgrywka danej tury. No, żeby nie mylić. Bo rozgrywka kończy się, jak wysadzimy któryś z graczy wysadzi wszystkich ośmiu astronautów, albo jak rozbijemy rakietę ponad 10 razy, nie 10 razy, no wtedy też się kończy. Więc wracając do tej losowości, rzucamy tymi kośćmi, możemy zadecydować, ale nie mamy kompletnie jak zaingerować w to, żeby coś zmienić. Przez ten brak decyzji nieraz wyprawy no, właśnie rozbijają się, przez co musimy przejść do kolejnej rundy. jak na przykład w rozgrywce dwuosobowej nie jest to jakieś problematyczne, ponieważ dowódcami jesteśmy na zmianę co rundę, czyli jesteśmy 5 razy dowódcami. Tak w rozgrywce więcej osób mogą pozostali gracze się nudzić, zanim do, do nich dojdzie ich kolej. Bo jedynym zadaniem Jakie mogą wypełnić w danym momencie, to jest wyś, y, wysiadanie z y, naszego statku na planetę lub księżyc. Natomiast cały czas mówię o rozgrywce pięcio i dwuosobowej, ale myślę, że to są najbardziej skrajne przypadki. A pomiędzy czyli 3 i 4osobową rozgrywkę, sami sobie pomyślcie, jaki kompromis byłby tutaj zastosowany. Czyli co by się zwiększyło, co by się zmniejszyło. Zastanawiam się nad jedną rzeczą w instrukcji. Są w ogóle dwie rzeczy w instrukcji, do których się przyczepię, ale to za chwilę. Pierwszą rzeczą w instrukcji, do której się przyczepię, jest to że dowódca jest tam napisane w fazie startu, że dowódca stawia swojego astronautę na pierwszym miejscu, a potem gracz po lewej dostawia kolejnego astronautę. Nie jest tam napisane, czy miejsca muszą się zapełnić, e, czy na przykład każdy z graczy tylko po jednym wystawia. No bo wtedy troszeczkę to zmienia rozgrywkę, bo Eee, wysyłamy tylko dwa kotki w pierwszej rundzie. Czyli byłaby taka sama sytuacja jak w przypadku pięcioosobowej rozgrywki, eee, bo w przypadku pięcioosobowej rozgrywki mamy pięć kotków pięciu różnych graczy, czyli dopiero w ósmej ru rundzie tak, podczas ósmej wyprawy, któryś z graczy może zakończyć rozgrywkę, o ile w każdej z wypraw e, wysiadł i nie było rozbicia rakiety. Jak już mówimy o tych mankamentach, chciałbym wspomnieć, że był jeszcze jeden szczegół, który naprawdę mnie wkurzył w tej instrukcji. Dlaczego? Bo pierwsze cztery rozgrywki rozegrałem totalnie źle. Co prawda, jest napisane w instrukcji, że podczas rzutu kośćmi, wiecie, trzeba pogrupować te kości, wybieramy tam ileś grup, powiedzmy jedną, dwie. I przesuwamy się o tyle e, pól, ile jest na tych kościach. Czyli dopalacze w, pod względem ilości pól, no to tam mamy zaznaczone na torze ruchu e, naszego pionka. E, natomiast z reszty kości bierzemy wartość liczbową. Czyli jeżeli są kości dwójki, wyrzuciliśmy dwie dwójki, no to poruszamy się o cztery. E, z tego co jest napisane. Tak wynika. Fakt: no, Ja popełniłem błąd, natomiast moim zdaniem, przykład w instrukcji jest mega źle zobrazowany. Ponieważ w przykładzie y, mamy zobrazowaną sytuację, gdzie gracz wyrzucił dwa dopalacze, ma się poruszyć o jedno pole, i y, tam wybrali kostkę z wartością 1. No, pionek, pionek naszej rakiety był akurat na polu, gdzie mógł wybrać tylko te dwa wyniki. Natomiast przykład już nie pokazywał tego, że gdyby to była kostka z wartością 3, to przesunęlibyśmy się o 5 pól, a w tym przypadku było 3. Tak, przyznaję się, było to tam napisane, że trzeba sumę wartości, ale przykład był mylny i przez pierwsze cztery rozgrywki grałem tak, że używałem kości z wartością, z wartością 3 jako przesunięcie o jedno pole. Tak wiem, głupie. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy dla Was ta instrukcja była zrozumiała. Natomiast no, ja się musiałem tutaj przyczepić. Kolejną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić. To znowu wracam do tej losowości. Mamy tych astronautów, ale brakuje mi na przykład zdolności specjalnej jednego z astronautów przerzut wszystkich kości albo zatrzymanie wszystkich kości. Tak jak macie na przykład tę umiejętność wśród żetonów wypraw UFO, to tutaj wśród astronautów też by mogło być coś takiego. Gra jest na tyle losowa że jeden astronauta, który może w jednym nielicznym przypadku, bo w przypadku e, pola, gdzie jest wymagana kość z wartością 1, jesteśmy w stanie zastosować tego, e, tego kota, wolałbym, żeby na przykład ten kot e, miał przerzut wszystkich kości. Ewentualnie, żeby dowol- a nie, bo znowu dowolną kość to by było bez sensu, bo przesunęlibyśmy się o te 4, 5, 6 pól. To nie, to tu, tutaj, tutaj nie przesadzajmy. Ale przerzutkości albo jakąś inną umiejętność, hmm. na przykład ten odrzutkości. Tylko znowu, odrzutkości może być przydatny, jeżeli ktoś chce wrednie zagrać w stosunku do innego gracza. Czyli to jest jedyny element wredoty dla innych. Chociaż. Nie, może być jeszcze jeden element w Redoty, że ktoś specjalnie rozbije rakietę, bo ma przewagę punktową i specjalnie ją rozbije. Czyli przykładowo bardzo szybko wyzbędzie się kości, po czym no, po prostu matematycznie szansa jest mniejsza na to, że wyrzucimy kość, która nas interesuje. Jeszcze z ciekawych rzeczy jest to, że mamy trzy rozszerzenia, czyli. Już wspomniane UFO, mamy jeszcze tajne misje i mamy te żetony odkryć. Są to trzy rozszerzenia, które naprawdę urozmaicają grę, rozszerzają ją i ta gra staje się jeszcze ciekawsza. Szczególnie, że możemy trzech naraz użyć, i wtedy naprawdę już się robi ta gra ciekawa. Dalej jest losowa, ale robi się ciekawsza. Możemy faktycznie próbować gdzieś zdobyć dodatkowe punkty, przeskoczyć w czasoprzestrzeni, czy odzyskać po drodze kość, która naprawdę może namieszać i przysporzyć zwycięstwa, jednym, przede wszystkim dowódcy, bo dowódca rzuca kośćmi. Oprócz tego taktycznie ta gra też troszeczkę wymaga jak tu rozplanować te kotki, które będą lecieć do odległej, Galaktyki, wiadomo najlepiej, y, ten kotek z podwójną punktacją za dolecenie tam, y, które na planetę, które na księżyc, które księżyce, bo na przykład mamy te tajne misje, i tam w tajnych misjach musimy polecieć na dany księżyc, żeby zdobyć dodatkowe punkty zwycięstwa. Nie jest to łatwe, bo możemy przeskoczyć nasze, y, nasze planety, nasze księżyce i nie dotrzemy tam nigdy w ciągu wszystkich rozgrywek. Podsumowując grę MLEM Agencja Kosmiczna. Z plusów przede wszystkim szata graficzna naprawdę mi się podoba. Są przepięknie zilustrowane kotki. Dobrze czytelnie zrobiona mapa, naprawdę autorka postarała się, żeby gra wyglądała przepięknie. Mamy prostą, łatwą w wytłumaczeniu mechanikę, która naprawdę zajmie 5-10 minut i pod względem familijności tej gry jest naprawdę. Na no, dobrą, okejkę. Okay Jak znudzi nam się podstawowa rozgrywka, mamy jeszcze trzy rozszerzenia, które możemy zastosować w tej grze. Kolejny plus. Dowolność objęcia taktyki. Też można zaliczyć jako plus. Z minusów te dwa mankamenty z instrukcji, o których wspomniałem. Kolejnym minusem jest losowość. Nie jest to gra dla ludzi, którzy chcą mieć wszystko zaplanowane i mieć karty na wszystko. Niestety. I ostatnim minusem jest na przykład brak tego kotka z dodatkowym przerzutem. Czasami kości naprawdę fatalnie wypadną i ten dodatkowy przerzut byłby ciekawym rozwiązaniem. Tak to mamy tylko kość o wartości 1. Więc macie moje plusy, macie moje minusy. Jeżeli wy chcecie coś dodać, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno poczytam i na pewno na nie odpowiem, jeżeli tylko będzie na co. Natomiast na dzień dzisiejszy dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję jeżeli jesteście nowi, no i zapraszam co dwa tygodnie na materiał z gry planszowej. A na tę chwilę dziękuję, że byliście, obejrzeliście do końca, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!